pracowaliśmy nad projektem, jak to ma wyglądać i myślę, że dopięliśmy wszystko na ostatni guzik i według mnie jest perfekt. Mówi się zawsze, że to ludzie tworzą miejsce i faktycznie ludzi mamy najwspanialszych tutaj dookoła siebie, ale muszę przyznać, że same wnętrza tego miejsca odzwierciedlają też moją osobę, bo jest kolorowo, jest energicznie. Nie mogłam sobie wyobrazić, wymyśleć, wymarzyć lepszej miejscówki jak ta. Tak, ale ty dajesz dużo pozytywnej energii innym ludziom, ale skąd ty ją czerpiesz? Właśnie od was. Tak naprawdę to idzie w dwie strony. Taka fajna symbioza, wiesz. To wy mi bardzo dużo dajecie wsparcia i bardzo dużo fajnej energii. Możemy tak sobie grać w tenisa po wszeczasy chyba. A skąd pomysły na treningi, jak one powinny wyglądać? Wiesz co, tak naprawdę ćwiczenia zostały już wszystkie wymyślone, a kombinacje tych ćwiczeń wpadają mi do głowy w bardzo przeróżnych sytuacjach, bo tak naprawdę przed zaśnięciem, jak stoję w korku, jestem tutaj, jestem na wakacjach, siadam i rozpisuję treningi, układam plany treningowe i jest ich już mnóstwo, bo chyba ponad setka. Ale bardzo często jest też tak, że wchodzę na zajęcia, jest absolutny spontan, na bieżąco układam. To też ma swoje plusy. Dzięki temu zyskałaś też wielką popularność medialną. To ci trochę nie przeszkadza? Media to taka wartość dodana, która pojawiła się gdzieś po drodze i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nieuniknione, bo skupiłam wokół siebie pewnie zbyt dużą liczbę osób, żebym mogła przejść taka niezauważona mediom. Absolutnie w najmniejszym stopniu nie przeszkadza. Ja mam tylko nadzieję, że to jest takie narzędzie, którym wciąż będę miała się na tyle posługiwać, żeby ten zasięg był coraz większy, żeby przekaz był zawsze ten sam, żebyśmy tak naprawdę wszystkie zapracowały na to dobre samopoczucie, na zdrowe ciało, na zdrowy umysł. I jeżeli media w ten sposób będą przekazywać dalej te moje informacje, to tylko mogę się cieszyć. Jest ostro, krew pod i łzy, ale dobrze. Manuela, nie odciągaj. Ewa, ja miałam wielkie obawy, ale przeżyłam. No właśnie, jak się czujesz? Bardzo dobrze, bardzo, naprawdę dużo pozytywnej energii, jestem zaskoczona. Ja mam takie poczucie, że to ja powinnam z tobą rozmowę przeprowadzać, a nie ty ze mną teraz, bo to ty masz jakieś tutaj wrażenia do przekazania, tak? No tak, ale to jest jednak twój wielki dzień, spełniło się twoje marzenie. Wiesz co, tak. To miejsce jest moim drugim domem. Jestem tutaj od samego rana do samego wieczora. Tak naprawdę budzę się o 7 rano, ja już jestem gotowa, już mogę tutaj biec. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Ja myślę, że to jest marzenie każdego trenera, żeby otworzyć ze swojego właśnie taką swoją małą Mekkę i w niej tutaj urzędować. Jest mi tutaj bardzo, bardzo dobrze. Przychodzą do mnie osoby, które wiedzą, po co tutaj są, dają od siebie wszystko, są bardzo zdeterminowane, pięknie pracują, osiągają piękne efekty i tak naprawdę nie mogłam sobie wyobrazić lepszego dnia, pracy, życia. Wszystko się spełnia.